fight for what you believe in and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Ponownie jesteśmy u Amandy. I ogólnie to mi się wydaje, że to w ogóle nie jest prawdziwy świat. Tutaj jest kilka ścieżek, ale żadna nigdzie nie prowadzi nas z zewnątrz. Nigdy też żeśmy tutaj nie wchodzili. A on rozmawiał w takich miejscach, jak wydaje mi się właśnie winda wtedy. To co mówił, że składał raport. I ten kamień, czymkolwiek jest, coraz słabiej na mnie reaguje, albo ja raczej na niego. Wcześniej mnie odrzucało dosłownie. Jaki normalny człowiek stałby na takim lodzie? Jeszcze na jakimś ważniejszym stanowisku. Po tym, co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. A jakiś opcji nie brak. Że Kamski coś wie. Myliłem się. Może wiedział. Ale ty nie chciałeś go spytać. Z nią i tak się już nie dogadamy. Emocje, a co? Nie chciałem brać udziału w jego chorej grze. Śmierć tej androidki byłaby bezcelowa. No i co teraz? Widziałem zdjęcie może. Zdjęcie Amandy w domu Kamskiego. Była jego nauczycielką. Kiedy mnie projektował, zależało mu na znajomym wyglądzie interfejsu. Dlatego wybrał dawną mentorkę. Co właściwie sugerujesz? Kamski zaprojektował to miejsce? O, właśnie. Tylko pierwszą wersję. Od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło. Dlaczego pytasz? A jednak to nie jest prawdziwe miejsce. I ona nie jest prawdziwa. Czemu Kamski odszedł z CyberLife? Co się stało? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Connor. Nie zadawanie pytań. Wyjebchaj się. Tylko ty możesz zapobiec wojnie domowej. Znajdź defekty. Albo wybuchnie chaos. To twoja ostatnia szansa. Odsuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. Potrzebujemy czasu, na pewno. Hank, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć, niekiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże, Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. Android wraca do CyberLife. Przykro. Oj, niedobrze, i to bardzo. Ale to koniec. Coś tu strasznie cicho. A gdzie cała reszta? Pewnie w związku z zamieszkami wysłali wszystkich na ulicę. Na biurku? Okej. Okay. Może spróbujemy jakoś wyjaśnić, o co chodzi. Wszyscy boją się buntu androidów. Stoimy u progu wojny. Zamierzasz wrócić do CyberLife? Takiego wała. Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni?
Gdy defekty się zbuntują, rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać. Ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu Kamskiego, postawiłeś się w jej sytuacji. Okazałeś empatię, a to ludzka emocja. Niepewność. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Tajemnica. Może nam coś w końcu o sobie powie. Wiem, że ciąży ci przeszłość, ale może powinieneś zostawić ją za sobą i zacząć nowe życie. To tylko zdanie plastikowego gliny, ale musiałem to powiedzieć. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler raz zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Słuchaj, Connor... Jeśli nie rozwiążę tej sprawy, CyberLife mnie wyłączy. 5 minut. Tyle potrzebuję. Klucz do piwnicy jest u mnie na biurku. Tylko się streszczaj, nie zatrzymam ich na długo. No dobra, gdzie ten klucz? On jest. Perkins, idź szybko do archiwum, no to lecimy. Ten jest dobry. Ej, Connor! Mówię do ciebie, dupku! Dochodź. Nie mam czasu na to. Idziemy, nie idziemy, potrzeba idziemy. Nam tu żadnych pla... Ej, mówię coś do ciebie! No złaź, złaź. To jest miejsce na dowody? To co oni trzymają? Hasło Henka. Jakie mógł sobie ustawić ekscentryczny gliniarz? Albo 1, 2, 4, 5, 6, albo jebane hasło. To niepoważne. 1, 2, 4, 5, 6 nie działa? Takiego hasła. No to jebane hasło. Oczywiście. Na pewno nic bardziej skomplikowanego. Lokalizacja Jerycha. Odpowiedź jest tutaj. To ciekawe, że akurat takie coś przyjeżdża... Defekt, który wziął dziecko na zakładnika. Tak jakby, nie wiem, innych spraw nie mieli, albo ewentualnie no, mają tak duży magazyn, że do każdej innej sprawy jest taka ogromna powierzchnia przeznaczona. Dobra, wiem, czepiam się, bo to gra specjalnie zrobiona pod... pod tą sprawę, że się tak wyrażę. No, niech im będzie to. Figurka nam nic nie wnosi. Dziennika i tak nie odczytamy. To też tam niewiele mówi. Odejdźmy na razie, zobaczmy resztę tych dowodów. Android, który zabił właściciela. No dobra, tego niby nie uruchomi ponownie w ogóle, tak? Ale ma kilka sprawnych części, których nie miał tamten. Jerycho,
Jeden z defektów, którzy zhakowali telewizję z Barbusem. Musiał wiedzieć, gdzie ukryła się reszta. To tutaj nasuwa mi się jedno pytanie. Na razie odłożę. Pójdę zobaczyć, co tam dokładnie brakowało. Nasuwa mi się takie jedno pytanie. Skoro da się je ponownie uruchomić, to czemu one się boją wyłączenia? Dobra, tutaj go spróbujemy. Teoretycznie powinien wiedzieć najwięcej. Podstępem? Jestem defektem. Tak jak ty. Pomóż mi. Muszę się dostać do Jerycha. Nie poznaję twojego głosu. Nie jesteś z nami. Nigdy ci nie powiem, gdzie jest Jerycho. Daj mi święty spokój. Spróbuj go oszukać. No dobra, tego nie uruchomię, ale tamtego jak uruchomię, to nie wydaje mi się, żeby mi to coś pomogło. Mogę spróbować, co prawda, ale... No zobaczymy. Okłamałeś mnie, Connor. Ufałem ci, a ty kłamałeś. Może wyjaśnić, spróbuję. Chciałeś zabić tamtą dziewczynkę. Nie zostawiłeś mi wyboru. Muszę odnaleźć Jerycho. Wiesz, jak tam trafić? Marnujesz czas. Nic nie wiem na temat Jerycha. Może pewnego dnia zapłacisz za to, co zrobiłeś. No i dalej nie rozumiem, dlaczego w takim razie te androidy tak się bardzo boją tego wyłączenia. Przecież da się je z powrotem tutaj, na to wygląda, włączyć. Czyli teoretycznie są nieśmiertelne. Teoretycznie oczywiście. Przecież te nie mają działających części komponentów. Tyrium już dawno uciekło. A da się je włączyć, pogadać? Coś się zakręciłem, to niepotrzebne jest w ogóle. Dobra, masz z powrotem. Może ci jeszcze do czegoś przyda. Tutaj muszę go jakoś oszukać, muszę skądś głos wziąć. Może Markusa dałoby się jakoś skopiować na przykład, chociaż... Wewnątrz czego, nie? Odblokowało mi się tam, że Jerycho jest statkiem? Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość. To po co mam jeszcze czegoś szukać? No ile można mieć statków o nazwie Jerycho w mieście? Nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. No i można skopiować głos, tylko... Prosimy, byście uznali naszą... Po co Markus miałby się innego androida pytać o to, gdzie jest Jerycho, skoro już dawno o tym wie? Lekko tutaj spierniczyli sprawę, moim zdaniem. Dobra, trzeba go ponownie uruchomić, dawaj. Kto tam? Kim jesteś? Naśladuj głos Markusa. Wszystko jest w porządku. Nie martw się. Markus? To ty? Zostawiłeś mnie.
Nie miałem wyboru, zabiliby wszystkich. Nic się nie martw. Zabiorę cię do domu. Tylko podaj mi współrzędne Jerycha. Musimy ruszać. Jerycho? A tak. Tak, oczywiście. Markus? To ty, Markus? Nie zostawiaj mnie tu, Markus! Proszę cię! Marzyłem o tym, odkąd zobaczyłem cię pierwszy raz, wiesz? Będzie dobra akcja. Nie rób tego, Gavin. Wiem, jak powstrzymać defekty. Zapomnij o sprawie. Tym razem już ostatecznie. No dajesz. Właśnie się dziwił chyba trochę. A tu co się stało? Wygląda na to, że ktoś tu węszy. Ach kurwa! Włącz alarm szybko! Brawo my!